chodzi o to, że najważniejsze jest to, że jak upadniesz, to zawsze musisz wstać. Mi w ogóle sport daje najwięcej takiego obrazu, ile można zyskać ciężką pracą, nie? Że możesz być, nie mieć do czegoś kompletnie predyspozycji, ale się uprzeć na jakiś swój cel i w kierunku tego podążać. Myślę, że jeżeli ty jeszcze, nie wiem, nie jesteś teraz w tym momencie, że ty musisz, czujesz taką potrzebę, że dzisiaj muszę wyjść, zacząć coś zmieniać, iść na trening, no to ja nie mam sposobu na to, żeby komuś powiedzieć, jak ma myśl sobie wrzucić do głowy, czyli nie wiem, jakiś marketing, żeby on ten sport pokochał tak naprawdę, bo on też chce, nie? On też chce być taki konsekwentny, też chce trenować i ćwiczyć.